Witam Was serdecznie na moim warsztacie. Dzisiaj nie rozbieramy, ale wczoraj trafiła mi się taka przygoda, będąc na moim ulubionym skupie metali. Przyjechał pan, który czyścił piwnicę po swoim ojcu albo dziadku, już nie pamiętam, i przywiózł kolekcję starych żelazek. No i te żelazka miały wylądować w kontenerze na złom. No i tak sobie pomyślałem, że bardzo, bardzo mi szkoda ich było. A więc po rozmowie z szefem, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, pozwolił mi je zabrać, pokazać je wam. I jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to może je sobie zakupić. Ja ich nie sprzedaję, sprzedaję je Skup Metali. Ustaliliśmy ceny. Ceny wydaje mi się, że są bardzo atrakcyjne. I za chwilę wam pokażę je wszystkie. To jest, jakby ktoś chciał, to jest numer 1. Za później wam gdzieś tutaj u góry wrzucę do mnie maila, a więc można się ze mną kontaktować. A więc żelazko numer 1. Wiadomo, wszystkie są do jakiejś mniejszej lub większej renowacji. Wygląda tak. Tu jest zasuwka. To jest bodajże żelazko na węgiel. Brakuje drewnianej rączki, ale jak ktoś troszkę majstruje, to nie jest jakiś mega problem. Więc tak prezentuje się żelazko numer 1. Cena za te żelazko 30 zł. Plus koszt wysyłki na paczkomat. A więc to jest żelazko numer 1. Już wam pokazuję numer 2. Żelazko numer 2, bardzo podobne. Jest oryginalna rączka. Można ją przykręcić. Była wykręcona. Nie ma z tyłu tego zamknięcia i nie ma tutaj śrubki, ale jest naprawdę zdrowe. Tu ma jakieś wbicia, ale tu też Made in Poland. Dosłownie ta rdza to jest tylko delikatnie pokryta. W środku prezentuje się tak. To jest żelazko numer 2. Rączkę wkładam do środka, żeby się nie zgubiła. To robienie śrubki. I fajna rzecz, na żeby sobie gdzieś stała. Dwójeczka to jest też koszt 30 zł. Pamiętajcie, że będziemy się posługiwać tymi numerkami, żeby nie narobić sobie bajzlu. Żelazko numer 3. Prezentuje się tak. Tu trzeba było coś zrobić z rączką, ponieważ jest na sznurkach i jakichś drucikach. Nie ma duszy, ale jest z duszą. Ktoś poświęci chwilę i ma bardzo fajne żelazko. To jest żelazko numer 3. Koszt takiego żelazka też 30 zł. Tu mamy żelazko numer 4. Tu nie będę się za długo rozwoził, ponieważ żelazko numer 4 zostało już sprzedane. Kupił je Artur z Kaniowa. Bardzo ładne żelazko, też na węgiel. Bardzo ładnie wygląda, fajnie zachowane, z oryginalną rączką. A więc te żelazko numer 4, czwóreczki nie licytujemy, wziąłem je tylko, żeby je pokazać.
żelazko numer 5. O, przepraszam. Też ładne, zdrowe żelazko z oryginalnym, z oryginalną rączką. Kiedyś takie robiłem, takiego robiłem renowację i takie żelazko poleciało do Artura do Kaniowa. Oczywiście Artura jeszcze raz pozdrawiamy. Też koszt 30 zł. A więc jedynka, dwójka, trójka, piątka po 30 zł. Wjeżdża nam szóstka. Bardzo ładne żelazko z Mosiądzu. I to jest z duszą. To jest szósteczka. Koszt 50 zł. Jest z Mosiądzu cały. I to jest siódemeczka, którą tylko też wam pokażę, ponieważ też ją chwycił Artur. Aj, powiedziałem mu, że jest z duszą, ale niestety skłamałem. Mosiężne, fajna rączka, zamykanie stalowe. I ta siódemeczka też jest Artura. A więc, jeżeli ktoś jest chętny, to za chwilę jeszcze raz wam pokażę. Jedyneczka, dwójeczka, trójeczka i piąteczka, 30 zł. Plus koszt wysyłki, szóstka jest mosiężna, 50 zł. Czekam do tygodnia, jeżeli będą chętni, to się z nimi dogadam, jeżeli nie będą chętni, to ta kolekcja wraca z powrotem, no niestety, na złom. Tak to wygląda. A tutaj wam jeszcze pokażę dwa, które ja odkupiłem dla siebie. No i zobaczymy, co z nimi będzie. Jest plan, aby zrobić z tego renowację. No i zobaczymy, może ktoś akurat z was je dostanie, albo jakiś konkurs powstanie. Zobaczymy, planów jest dużo. To jest bardzo ciekawe. Przyznam się, że pierwszy raz chyba takie widzę. A przynajmniej pierwszy raz takie mam. Bardzo ciekawe, z kominem. Fajnie wygląda, to jest typowo na węgiel. Do środka węgiel. Rozpalony z tyłu powietrze i kominem uciekało sobie zadymienie. A więc te zostają w mojej kolekcji na razie. A wam pokażę jeszcze raz te tutaj i przypomnę, jeżeli ktoś by chciał, przepraszam, jedyneczka 30 zł, dwójeczka 30 zł, trójeczka 30 zł, piąteczka 30 zł i szósteczka 50 zł plus koszt wysyłki. W opisie filmu będziecie mieli maila mojego, na który się można kontaktować, pisać jaki numer. I oczywiście kto pierwszy, ten lepszy. Nie będę później zmieniał decyzji, że ktoś mi napisał i tak dalej, a więc proszę przemyśleć ten zakup. Ja wam później
podam numer konta, na który przelewacie. Jeżeli będą chętni, jeżeli nie, to oczywiście nie. A tak jak mówię, dzisiaj mamy sobotę. W przyszły poniedziałek, jak nie będzie chętnych, odwożę. No niestety, ja nie mam tyle miejsca, a wydaje mi się, że ceny są dobre. Co widać, Artur już kupił dwa. Dobra, dziękuję Wam bardzo i do następnego. Na razie.